Pochwalony Jezus Chrystus. Nowy tydzień. Wstajemy i chcemy cali iść w kierunku Chrystusa. Dla niektórych to jest już koniec wakacji, niektórzy z nas są w połowie. Ważne, żebyśmy całym sercem byli wdzięczni Panu Bogu i szli myślą, całym sobą w kierunku nieba. To ma być nasza codzienność, czy jest ciepło, czy jest zimno. Dzisiaj Ewangelia jest trochę przykra, no ale tak się dzieje. Najpierw Jezus mówi, że go zabiją, że będzie wydany w ręce ludzi, ale żeby się uczniowie nie martwili. Następnie uczeni w piśmie, poborcy 2 drachmy, przychodzą z pytaniem: wasz nauczyciel nie płaci 2 drachmy. I mówią: owszem. Cały czas Pan Jezus jest o coś oskarżany. Jak nie o szabat, to o to, że uzdrowił. Jak nie o to, że uzdrowił, to że uwolnił. Albo że ma konszachty z diabłem. Albo że to, co robi, jest złe. Albo sprzeciwia się prawu. Albo wszystko wywraca do góry nogami. A teraz, jak już nie tamte oskarżenia, to kolejne, nie płaci podatku. I to jest ciągłe szukanie dziury w całym. Zamiast przyjąć to, co Jezus robi, jest ciągle prześladowany. Albo będzie to szukanie haka na Niego, albo to będzie ciągłe obserwowanie, nękanie, albo po prostu ktoś chce się z Tobą cały czas kłócić, bo mamy to w życiu. Jest podobnie. Niektórzy są oskarżani cały czas, a niektórzy mają taką sytuację, że ktoś jest dla nich non-stop niemiły i non-stop chce się kłócić. Jak tylko widzi, to od razu prowokuje. Mamy takie sytuacje. Niektórzy mają ich bardzo dużo, niektórzy mniej, ale one są. Jezus miał je non-stop. O co jest ciekawe, Jezus tego nie zmienił. Nie zmienił tego. Tak miał do śmierci, co więcej, doprowadziło go to do krzyża. Doprowadziło go to, że odebrali mu życie, że zginął jako złoczyńca. Ci niby dobrzy ludzie, którzy chcą ochronić Izraela, tak naprawdę niszczą Zbawiciela, niszczą to, co Bóg przygotował. Jezus z tym wszystkim wygrał, ale to, co dla mnie jest istotne i myślę, że dla każdego z nas, Jezus tego nie zmienia, tylko to, co robi Jezus, to uczy apostołów tym kochać. Pokazuje, że działanie Ducha Świętego jest potężniejsze od zła, które go atakuje. To zło się jednoczy, kumuluje przeciwko Chrystusowi. I on pozostaje z sercem nieskazitelnym. Sercem, które cały czas kocha. Kocha swoich oprawców. Tego nas Jezus uczy. To jest bardzo trudne. Jak nie jesteśmy w stanie w tym momencie tego zrobić, to chociaż pragnijmy tego. Pragnijmy naszego nawrócenia na myślenie Jezusowe. A jest to, jak kogoś coś trudnego spotyka, to jest to bardzo trudne. Teoretyzować łatwo, a w momencie, kiedy to się dzieje, to jest to trudne. Boże, przyjdź do nas, przyjdź z pomocą, żebyśmy pełnili Twoje Słowo, żebyśmy wykonywali Twoje Słowo w mocy Ducha Świętego. Na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejcie gorące serce. Idźmy razem w kierunku Boga, bądźmy Mu wierni i zapraszam tutaj poniżej do teledysku Mocnym Duchu. Daj mi usłyszeć Twój głos. Daj mi rozpoznawać Twoje działanie, żebym, Panie Jezu, codziennie szedł za Tobą. Zapraszam do dalszej modlitwy z Panem Bogiem.